Dzisiaj jesteśmy na premierze spektaklu Okno na Parlament. Czy ty pamiętasz swoje pierwsze kroki w zawodzie na deskach teatralnych? Nie, ale pamiętam, że jak marzyłam o tym zawodzie, to właśnie oglądałam Okno na Parlament, ponieważ Teatr Kwadrat był właściwie miejscem, o którym zawsze marzyłam i zawsze chciałam tutaj grać. A to jest tak naprawdę sztuka, którą właśnie już wtedy zespół grał i dzisiaj przyznam, że z taką żywną trochę nutą w oku oglądam tę sztukę. Bardzo się stresowałaś w tych pierwszych momentach, kiedy wchodziłaś w zawód? No oczywiście, że tak, jak najbardziej. Oczywiście, że pamiętam też te swoje pierwsze kroki i pierwsze premiery, które były bardzo stresogenne. Zresztą tak naprawdę to chyba nigdy nie odpuszcza. Gdzieś ten stres taki premierowy jest zawsze silny i zawsze chcemy jakby wykonać swoją pracę najlepiej, jak potrafimy. A właściwie chyba jest trochę tak, że im jest się starszym, tym bardziej się to przeżywa, bo w młodości idzie się trochę na żywioł i na ekspresję. A później człowiek jakby ma dużo większą świadomość, więc chyba premiery są nawet i trudniejsze niż te pierwsze. A jak to jest dla aktora, jak siedzi na widowni i podejrzewam, że większość aktorów, których miałeś dzisiaj okazję oglądać, znasz prywatnie. Czy trochę się denerwowałeś za nich? Znaczy, zwykle staram się tak robić rzeczywiście, żeby troszkę dodać im animuszu. Zresztą w ogóle pomagamy sobie w ten sposób. Bardzo często jest tak, że ja wręcz podbijam śmiech po to, żeby właśnie wywoływać reakcję i żeby wiedzieli jakby, że się za nich trzyma kciuki. To jest bardzo ważne. Ja wiem, że to jest bardzo potrzebne.